Dzień dobry Państwu. Dziś zabieram Was do Brennej, a dokładnie na szczyt Góry Malinka, gdzie znajduje się agroturystyka Ugazdy. Można tutaj odpocząć na łonie natury i się zrelaksować. To kolejna odsłona cyklu Polska smakuje w agroturystyce. Będzie wspaniale. Zapraszam. Magda, Wasze gospodarstwo należy do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Jakie warsztaty prowadzicie? Prowadzimy warsztaty robienia sera typu bunt. Prowadzimy warsztaty wyklejania zwierzątek, takich drewnianych, za pomocą naturalnych składników, takich jak skorupki, piórka. Pokazujemy, jak żyją zwierzęta, co nam dają. Bo przecież jajko nie bierze się ze sklepu. Dokładnie. A mleko nie jest z kartonu. Więc można wszystkiego dowiedzieć się o zwierzętach od A do Z. Tak. Magda, kazałaś mi zetrzeć ziemniaki. Co będziemy robić? Zaraz się dowiesz. Najpierw zrobimy bunt z mleczka. Tutaj mamy mleko, podgrzaliśmy sobie go. Mhm. Tutaj mamy wody troszkę i troszkę podpuszczki. Damy odrobinę tej podpuszczki do wody. Tak wymieszamy. Mało? Na cały gar? Tak. I wlewamy do mleka. I odstawić. A w międzyczasie zrobimy placki. Czyli dużej filozofii w tym nie ma. No nie. Ziemniaki już mamy. Teraz musimy do tego rozbić jajo. Damy odrobinkę soli. I mąki, myślę, że za dwie łyżki wystarczy. I teraz bierzemy to na piec. Ach. Placki smażą się na blasze, wróćmy do naszego sera. Tak, myślę, że już jest na pewno dobry. Zobaczcie, z tego pięknego mleka zrobił się nam taki skrzep, jeden duży skrzep. I możemy to odlać chochelką, piękną po babci, taką wielką chochlą, prosto do wiaderka. Jak widzisz, teraz na górze jest sama serwatka, a na dole są takie pojedyncze skrzepy. No i taki ser musi chwilkę odkapać. Proszę, ja nałożę placki, a ty tutaj myślę dołóż trochę skwarek. To jest ta mniej fit część, ale, no, ale musi bardzo być dobra, tłuszczyk. Pewnie. I placki są już gotowe. Na stole znajdują się charakterystyczne potrawy dla województwa śląskiego. Co tutaj mamy? Tutaj mamy od prawej strony kołacze śląskie z serem, z jabłkiem i z makiem. To jest produkt certyfikowany i jest chroniony. Tutaj mamy chlebek domowy pieczony na liściach kapusty. Do tego albo smalczyk, albo pyszna kiełbaska baranio-wieprzowa. Kwaśnica to jest taka zupka z naszego regionu, robiona na wędzonych kościach, na żeberkach, z kapustą kiszoną i z ziemniaczkiem. Bardzo pożywna zupka. Wystarczy tylko zamieszać i już unosi się aromat. Tak. A tutaj na końcu mamy wisienkę na torcie, czyli serki. Mamy tutaj serki osypki, mamy redykołki, mamy też brędzę. Mhm. Te serki są zrobione z owczego mleka. Mogą być z domieszką krowiego mleka z polskiej krowy czerwonej. Mhm. Produkty są certyfikowane i są wizytówką naszego regionu. Na terenie gospodarstwa macie miejsca noclegowe. Jak dbacie o bezpieczeństwo w czasach pandemii? Najważniejsza to dezynfekcja. Dezynfekujemy z części wspólne, sale, jadalnie. Dodatkowo mamy poustawiane różne preparaty, dzięki którym można zadbać o dezynfekcję rąk. Mhm. Poza tym zobacz, jaka tu jest przestrzeń. Tutaj o zachowanie dystansu nie jest trudno. Brenna to idealne miejsce na wypoczynek i naładowanie akumulatorów. Jest tu wiele pięknych miejsc do zobaczenia, ale więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej. Dziękujemy za wspólną podróż, gdzie Polska smakuje w agroturystyce. Było cudownie. Do zobaczenia.